Do mnie 7 wniosków o wprowadzenie uchwał do porządku obrad dzisiejszej sesji. Przypomnę, z odstąpieniem od wymaganego 10-dniowego terminu złożenia projektów uchwał na ręce przewodniczącego Rady Dzielnicy. Czy są inne propozycje do porządku obrad? Nie widzę, ponieważ nie ma innych zgłoszeń. Przystąpimy do głosowania tych wniosków do porządku obrad. Tu chciałbym prosić, abyśmy wszystkie te projekty uchwał głosowali. Są one istotne, bardzo ważne dla dzielnicy. I tak, pierwszy wniosek o wprowadzenie do podobrady projektu uchwały jest do prezydenta miasta Krakowa, druk numer 201. Druk numer 201. Otrzymaliście Państwo, myślę, wszystkie materiały. Proszę tutaj odszukać. Przypomnę tylko, że jest to, był to wcześniej projekt uchwały Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa, ale tam błąd formalny wystąpił, więc musimy ponowić ten procedowanie tego projektu uchwały. Tym razem już jako projekt uchwały zarządu. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a Pan Artur Śliwa, członek zarządu, przeliczy głosy. Bardzo proszę o wyraźne podnoszenie ręki. 19. Dziękuję. Kto jest przeciw, nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu, również nie widzę. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 9 porządku obrad. Kolejny wniosek w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji. Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Rydla, druk numer 202. Czy ten 202A, tak, bo to jest po autopoprawce. Dobrze, dziękuję panu wniosku. I w takim razie przystępujemy do głosowania. Przypominam, będziemy procedować druk 202A. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a Pan Artur Śliwa przeliczy głosy. 19. Dziękuję. Kto jest przeciw, nie widzę. Kto się wstrzymał, również nie widzę. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 10. Przechodzimy do kolejnego wniosku. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad inwestycji, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Rydla, druk numer 203A, czyli po autopoprawce zarządu. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a Pan Artur przeliczy głosy. Dziękuję. Kto jest przeciw, nie widzę. Kto się wstrzymał, również nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam jednoznacznie, że wniosek został przyjęty i uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 11 porządku obrad. Kolejny wniosek w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Rydla, druk numer 204A. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego wniosku, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana o przeliczenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw, nie widzę. Kto się wstrzymał, również nie widzę. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Na podstawie głosowania uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 12 punktu porządku obrad. Kolejny wniosek, również w sprawie warunku zabudowy dla inwestycji. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Rydla, numer 205A. Też po autopoprawce. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tego wniosku, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Pana Artura o przeliczenie głosów.
Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Od głosu również nie widzę. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 13 porządku obrad. Kolejny wniosek w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 6 Bronowice do realizacji w latach 2013-2014, druk numer 206. I bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a ponadto przeliczy głosy. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że wniosek został przyjęty i uchwała, która dotyczy tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 14 porządku obrad. Kolejny wniosek jest w sprawie pozostawienia linii tramwajowej numer 8 na dotychczasowej trasie. Jest to druk numer 207. Jest to projekt Komisji Gospodarki Komunalnej. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry. A Pana Radna przeliczy głos. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 15 porządku obrad. Ostatnim punktem porządku obrad będzie punkt 16, to jest oświadczenia i komunikaty. Czy są jeszcze inne propozycje zmian do porządku obrad? Nie widzę, ponieważ nie ma więcej wniosków.